Nieraz słyszeliście wypowiedzi, że Szwecja jest rzekomo wspaniałym, bardzo proekologicznym krajem, który w tej dziedzinie stanowi przykład dla reszty świata. Nagłówki typu afera odpadowa w Szwecji, wysyłanie niebezpiecznych odpadów poza granice państwa czy nawet kontynentu, a także nagłaśniające szwedzką hipokryzję ekologiczną reportaże przeczą temu idealnie dopracowanemu wizerunkowi. Potwierdza to zresztą sama szeroko znana Greta Thunberg w swoich atakach na rząd Szwecji. Bulwersującą historię ujawnił film dokumentalny Ołowiane dzieci, wyemitowany w szwedzkiej telewizji publicznej SVT. Szwedzka ściema ekologiczna często osiąga wręcz bezczelne rozmiary. Kraj od dawna stawia na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Niemniej jednak, jak wszędzie, również w Szwecji, istnieją pewne kontrowersyjne i brudne sprawki. W tym odcinku przedstawię różne aspekty ekościemy w Szwecji. Przyjrzymy się również, czy sami Szwedzi naprawdę są tak ekologiczni, na jakich się kreują. Zapraszam. Co tu zatem jest nie tak, jak powinno PR-owo wyglądać? Jest w tej hipokryzji dość sporo. W tym odcinku opowiem o kilku przykładach, a zaskoczonych czy zbulwersowanych widzów odsyłam od razu do opisu pod filmem, gdzie znajdziecie linki do wszystkich wykorzystanych materiałów źródłowych. To tak pod kątem komentarzy zarzucających nieprawdę. Kochają ekologię, ale trują świat samolotami. I tak zacznijmy lajtowo od faktu, że Szwedzi świadomie wybierają na co dzień rower, metro, kolejkę podmiejską czy też pociąg, aby ograniczyć do minimum zanieczyszczanie środowiska. Segregują śmieci, wybierają ekologiczne, lokalne produkty, minimalizują zużycie plastiku i spożycie mięsa. Jednak co roku, gdy tylko minie okres wakacyjny, miliony Szwedów zaczyna planować egzotyczne wyjazdy do odległych zakątków świata. Ostatnio zwłaszcza do Azji. I tak przykładowo w 2018 roku byli aż 207 tysięcy podróży do samej tylko Tajlandii. Lot jednego pasażera do tego kraju powoduje emisję ponad 720 kg dwutlenku węgla. Do tego doliczyć należy inne szkodliwe substancje, które mają właściwości zmieniające atmosferę, takie jak tlenki azotu, siarki, parę wodną i sadzę. Obywatele Szwecji podróżują samolotem aż 7 razy więcej niż wynosi średnia krajowa na świecie. Czy to nie paradoks, skoro powszechnie znany jest negatywny wpływ lotnictwa na klimat? Tutaj jako ulatuje z tonami syfu za samolotem. Znani ze swojego zamiłowania do ekologii i ochrony środowiska, często wybierają transport publiczny, korzystają z rozbudowanej sieci komunikacji miejskiej, ale już nie zawsze dbają o czystość w pojazdach. W autobusach i pociągach często można spotkać śmieci i zanieczyszczenia. W weekendowe wieczory syf w metrze osiąga apogeum. Wcale nie lepiej jest w innych miejscach publicznych, jak na przykład przystanki komunikacji miejskiej, ulice, czy nawet ważne zabytkowe obiekty, jak widzicie sami. Zresztą szwedzki dom czy działka również porządkiem nie grzeszą bardzo często. Dziesiątki tysięcy ton odpadów zakopanych w ziemi. W 2023 roku doszło do ogólnokrajowej afery śmieciowej w Szwecji. Dowody wskazują, że w 21 miejscach na terenie 15 różnych gmin nielegalnie zakopano w ziemi łącznie aż 200 tysięcy ton odpadów. Przerażającą ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które nie zostały przetworzone, zawijano w bele i wykorzystywano jako materiał wypełniający. Łącznie na terenie jednej tylko nieruchomości składowano 48 tysięcy ton takich odpadów. Myśl nielegalne składowiska śmieci w Polsce. Odpady ze Szwecji trafiały do Polski. Mogą stanowić śmiertelne zagrożenie.
Szwedzka firma Urecykl przez kilka lat konsekwentnie eksportowała odpady ze zużytych baterii do Polski i do Bułgarii, podało szwedzkie radio. Cały proceder stanowił zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Ta mieszanina metali ciężkich, m.in. cynku, kadmu i manganu, w procesie degradacji wydziela toksyczne związki, które trafiają bezpośrednio do gleby i ją zanieczyszczają. Stamtąd zaś mogą łatwo przeniknąć do wód gruntowych, a w następstwie do naszych organizmów. Odpady te lądują w żużlu wykorzystywanym potem m.in. do budowy dróg lub przy konstrukcji domów w Polsce. Skandal związany z tą firmą wybuchł w zeszłym roku w Szwecji po tym, gdy szwedzkie media ujawniły, że ponad 2000 ton czarnej masy z baterii zakopano w okolicach miasta Kumla. No tak, jak się jest bardzo ekologicznym krajem, to najlepiej pozbyć się swoich niewygodnych śmieci albo wywieźć je do innego kraju. W Chile chorują przez szwedzkie odpady. Setki Chilijczyków cierpi z powodu toksycznych odpadów, jakie szwedzka firma sprzedała do Chile w latach 80. Tą bulwersującą historię ujawnił film dokumentalny wyemitowany w szwedzkiej telewizji publicznej SVT. Koncern górniczo-hutniczy Boliden za zgodą szwedzkiego rządu sprzedał chilijskiej firmie 20 tysięcy ton osadów zawierających groźne dla zdrowia pierwiastki ołów, arsen i kadm. Chilijski odbiorca zamiast unieszkodliwić zakupione odpady, pozostawił je niezabezpieczone w mieście Arica. Pochodzenie czarnego piasku zostało tam szybko zapomniane, a składowisko stało się popularnym miejscem zabaw dzieci z pobliskiego osiedla mieszkaniowego. Przez lata trujące pierwiastki wywołały u setek ludzi poważne choroby układu kostnego i nerek. Wiele poszkodowanych osób złożyło pozwy do chilijskich sądów o odszkodowanie. Miejscowe władze zdecydowały ostatnio o przeniesieniu ponad 7 tysięcy mieszkańców w inne, bezpieczniejsze miejsce. W Szwecji sprawę ujawnił film Ołowiane dzieci Larsa Edmana i Williama Johanssona. Dokument jeszcze przed telewizyjną premierą wywołał publiczną debatę na temat granic odpowiedzialności za eksport zanieczyszczeń. Szefowie koncernu Boliden tłumaczą, że transakcja sprzedaży odpadów odbyła się zgodnie z obowiązującym w latach 80. prawem, a ewentualną odpowiedzialność ponosi tylko strona chilijska. Tradycyjnie Szwedzi umywają rączki, nie widzą swojej winy, ani też nie poczuwają się do żadnej odpowiedzialności. Przeciętny Szwed rocznie wytwarza przeszło 400 kg odpadów. Pomimo stosowania najlepszych technologii nastawionych na ochronę środowiska, Szwedzi nadal są przyzwyczajeni do wysokiego standardu życia, a tym samym sporej konsumpcji, co z kolei powoduje spore ilości śmieci. Ogromna część moich znajomych z innych krajów chwali szwedzką politykę recyklingu i ochrony środowiska. Tu naprawdę wszyscy recyklingują. Wynika to jednak z przymusu rządowego, a nie z własnej woli czy świadomości. Każdy niewłaściwy śmieć, który znajdzie się w koszu, może prowadzić do kary pieniężnej i to wcale nie małej. Swego czasu państwo zatrudniało szpiegów w centrach odbioru odpadów, aby przyłapanych oszustów móc pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Faktycznie odbyło się kilka spraw sądowych, podczas których sądzono ludzi za nieprzestrzeganie tych przepisów. Wywołało to burzliwą debatę, po której zrezygnowano ze szpiegów. A czy taki recykling działa? Z punktu widzenia rządu prawdopodobnie tak. Z punktu widzenia środowiska zdecydowanie nie.
W efekcie oszczędności rządu przepełnione kosze i kontenery wywoływały inny rezultat – choroby i szczury. Gazety donosiły o inwazji szczurów w Sztokholmie i innych szwedzkich miastach w ostatnich latach. Zresztą jest to temat rzeka i w zasadzie stanowi materiał na odrębny odcinek. Podobnie na odrębny odcinek zasługuje sławna Greta Thunberg. Tu wspomnę jedynie o tym, że zarzuca rządowi greenwashing, czyli ekologiczną ściemę, tłumacząc na polski. Oskarżyła też polityków o skupianie się na krótkoterminowych zyskach, dla których są w stanie poświęcić ludzkie życie i planetę w imię chciwości. Choć młoda szwedzka aktywistka skupia na sobie uwagę mediów i społeczeństw całego świata, to z punktu widzenia ochrony klimatu jej działalność jest praktycznie bez znaczenia. Jej obrońcy za to atakują każdego, kto podważa jej działania, czego dobitnym przykładem jest atak na redaktora jednej z niemieckich gazet, który opisał podróż Grety jachtem przez Atlantyk, stwierdzając, że jest ona bardziej emisyjna niż lot samolotem, a część załogi i tak wróci z Ameryki właśnie liniami lotniczymi, co będzie miało bardziej negatywny wpływ na atmosferę, niż gdyby Greta wybrała się za ocean drogą powietrzną. Takie stwierdzenie, choć poparte dowodami, spotkało się z gwałtowną i agresywną reakcją czytelników, którzy zwyzywali dziennikarza w komentarzach pod jego artykułem i na jego mediach społecznościowych. Notabene opisane przez niego fakty czynią rejs Grety przedsięwzięciem dość komicznym, co również nie pozostaje bez wpływu na społeczny odbiór całego wydarzenia. Aktywistka nie zastopuje procesu wyłączania niemieckich elektrowni jądrowych, nie wygasi chińskich elektrowni węglowych, nie rozwiąże problemów energetycznych państw trzeciego świata. Tak samo bezskuteczna okazuje się ta mityczna, wręcz klimatyczna świadomość społeczna, która przejawia się jedynie tanim pozerstwem. Greta natomiast stała się liderką niedojrzałych studentów machających palestyńskimi flagami i wykrzykujących hasło „Od rzeki do morza Palestyna będzie wolna”, którzy nie wiedzą, o jakiej rzece ani o jakim morzu śpiewają. I tu należy zgodzić się z francuskimi mediami, że era skompromitowanej Grety Thunberg i jej gloryfikowania dobiega końca. Podsumowując to wszystko, należy zauważyć, że choć Szwecja podejmuje wiele działań na rzecz ochrony środowiska, nie jest też wolna od sprzeczności i wyzwań. Szwedzki wizerunek w świecie jest bardzo dopracowany i pielęgnowany, dlatego też tego typu sprawy często są pomijane i wyciszane. Nie są to powody do dumy i psują wizerunek. Ważne jednak jest, aby spojrzeć na te kwestie krytycznym okiem i dążyć do ciągłego doskonalenia. A co ty o tym myślisz? Daj znać w komentarzu. Dziękuję za wspólny czas dzisiaj. Tradycyjnie zachęcam do zasubskrybowania kanału, by być na bieżąco, a także do aktywnych dyskusji w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.